Siema, jestem Pascal i dzisiaj będziemy czytać moje 15 faktów o mnie. Może one nie są w takiej kolejności za bardzo, ale wam je przeczytam. No to pierwsze pytanie. Nazywam się Pascal Blik. No matko, co to? Chodzę do klasy 5A. Trzecie pytanie. Mam 12 lat. Czwarte pytanie. Nie pytanie, może pytanie. Odpowiedź. Jezu, czemu mówię pytanie? Czwarte. Lubię rajdy samochodowe. Piąte. Mieszkam na Śląsku. Szóste. Lubię oglądać Kevina. Kevin sam w domu. Siódme. Nie mam dziewczyny. Także tak. Ósme. Mój ulubiony dzień to dzień dziecka i urodziny. Dziewiąte. Mój ulubiony kolor to zielony. Dziesiąte. Kocham jeździć na rajdy samochodowe. Jedenaste. Najbardziej ze szkolnych przedmiotów lubię WF i technikę. Dwunastka. Mój ulubiony dzień tygodnia to jest poniedziałek. Dlatego, że mamy dwa WF-y, choć mamy na ósmą, a lubię bardziej na dziewiątą chodzić, ale mamy na ósmą. I do 13.45, no to tak. Dobra, 13. Mam młodszą siostrę, która ma 7 lat. Imienia nie będę podawać, bo nie wiem, czy się zgodziła, bo na razie się nadal uczy czytać. 14. W mojej klasie jest 7 chłopców i 10 dziewczyn. Razem to jest 17. I pozdrawiam moją klasę. 15. I ostatnie. Mam psa, którego ma na imię Daisy. Jeszcze mam do was konkurs, który troszeczkę jest fajny. Zaraz wam pokażę takiego jednego aniołka, którego można wygrać. Można wygrać takiego aniołka, można go powiesić na choinkę. Ja akurat ich mam około 15, tych aniołków. I zaraz wam pokażę. One mają różne figurki, może spać, grać na trąbce. Ja wam sobie wybieram, jaki wam dać, albo napiszcie w komentarzu. Uwaga! Mam konkurs. Jest do wygrania taki aniołek oto. Wystarczy w komentarzu napisać anioł i kto pierwszy napisze, ten wygrywa ten aniołek. On... Takie te 15 aniołków, one nie są drogie. Ale nie, raczej chyba ich taki nie znajdziecie. Może takie macie, a może nie. Nie wiem. Dobra. On tu sobie będzie świecić. Jak wiecie, od początku filmika mi się taka choinka świeci. I to chyba będzie na tyle. Aha, jeszcze prosiły mnie dziewczyny z naszej klasy, żeby pokazać mój pokój. Pokażę wam go. Czekaj, może stanę tutaj. O, i taki oto duży pokój. Mam tak. Tu jest łóżeczko. Mam biureczko. Tam jest okno. Już wiecie, już dzisiaj 18 grudzień, także już mam takie świąteczne rzeczy. Tu mam takie szafy, może nie takie dziecinne, takie starsze. I moja choineczka. Widać ją? Czekaj, jak wam pokazać. O tak. Moja choineczka. Także konkurs już ogłosiłem. No i to by było wszystko. Jeszcze wam może pokazać takie autko, które kupiłem sobie ostatnio. Kupiła mi go mama na Mikołaja. I zaraz wam go pokażę, jak jeździ. Rozpędzi się do 400 km na godzinę, ale u mnie no na placu, mogę tak to nazwać. Raczej by się tak nie rozpędziła. Bo może na asfalcie zamknę drogi i puścimy takie auto. Nie no. Dobra, to puszczę je. Chyba nie ma rozładowany. Zaraz tu pojedzie. Aha! Wbijajcie też na mojego kolegę kanał. On się nazywa... Piszcie sobie Adam Kolondra. I
tam macie takie kółeczko, część hulajnogi, to sobie to wcyknijcie i tam on prowadzi bardzo interesujące vlogi. Tak. Dobra, działa. Okej, okay, to ja sobie tu będę jeździł i będę wam pokazywał. Takie to autko jest. Że wam za dużo nie będę pokazywał. Takie autko sobie teraz wyłączymy. Czego to tak? Dobra. Już to wasz tam. Tak. Także wiecie, jaki jest konkurs. Spróbujcie pod tym filmem nabić 5 łapek w górę. Dawajcie subskrypcję, bo nie będą częściej filmiki. Chyba raczej będą częściej. Co mam jeszcze tu powiedzieć? Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja sobie tu bawię, taką pokrywką się bawię. Najwyżej. I to już chyba będzie koniec. Jak chcecie jakiś jeszcze filmik o czymś, to piszcie. Mam nadzieję, jeszcze będę chyba nagrywał. Nie wiem, czy dzisiaj, a może jutro z siostrą. Coś fajnego, coś nagramy. Ostatnio już zrobiłem pranka. Nalepiłem na drzwi taśmę i ona szła i tak przylepiło. To było fajne. Ale dobra, to już nieważne. Kończę z wami i cześć!